wchodzimy już, słuchaj, chyba w decydujący moment. Zostało dwóch bohaterów, prawda, Patty? Jak to wygląda, powiedz? Tak? Ile? Słuchajcie, kochani, Kamil Grosicki, 52 głosy. 53. 53, dlatego że Kamil Grosicki również... Albo nie, tata, nie, 52. Ja wiem, kogo ja. Tak? Słuchajcie, czyli 52 głosy Kamil Grosicki. I teraz słuchajcie, to jest pierwszy poważny pojedynek stoczony na naszym boisku. Taki gdzieś tak, Patty, pierwszy raz tak niewielka różnica głosów między dwoma zawodnikami. Dlatego że powiedz, ile z jaką ilością głosów mamy zwycięzcę? Kochani, 81 głosów Jakub Błaszczykowski, czyli zobaczcie, niecałe 30 głosów różnicy. Pierwszy raz się coś takiego trafiło. Do tej pory na każdą pozycję totalna dominacja, ponad 70, 80 czy ponad 100 głosów różnicy. Natomiast tutaj dosyć mocno wyrównany pojedynek. A ile dlatego, było 81, 82? 81, powiem wam, kochani, szczerze, że tak. No, Kuba Błaszczykowski i Piszczek grają w Borussii w tej samej formacji. Znaczy już teraz nie, we Fiorentinie, no ale kupę lat jednak grali ze sobą, także to zrozumienie na FIFA byłaby tu gruba zielona kreska. Także kochani, byłoby nie, nie byłoby, no bo w innej lidze są. No nie, no teraz jest we Fiorentinie, bo wiecie, że Jakub przeszedł do Fiorentiny. Natomiast mimo wszystko, kochani, zrozumienie jest bardzo duże. No w naszej reprezentacji, jak tam jest Piszczek, myślę, że ja też dałbym Błaszczykowskiego. Natomiast kochani, Kamil Grosicki też jest w gazie. I teraz pozwólcie, że dwa słowa powiem o jednym i o drugim, kochani. Jako przegrany Kamil Grosicki, przegrany, broń Boże, kochani, przegrany, wygrany facet w 100%, ja myślę, że na pewno w 18-meczowej się znajdzie. Ja mówię o przegranym w naszym konkursie. Nie będzie w podstawowym, naszym tutaj składzie, ale wcale nie znaczy, że my mamy takie same zdanie jak trener reprezentacji Polski. Może się okaże, że właśnie na tej pozycji między wami rozegra się, kto zdobędzie tą piłkę. Dlatego, że w tym momencie po raz pierwszy nastąpił podział, kochani, większości głosów. No, część dała tu, część dała tu. Dobrze mówię, Patty? Także w tym momencie to jedno nazwisko może mocno zdecydować, kochani, kto gra dalej o piłkę, a kto nie gra. W każdym bądź razie Kamil Grosicki, 88 rocznik, kochani, obecnie, jak wiecie, no, ja po francusku parlo we français, tylko żabie łódka bonjour. W każdym razie Stade Rennes, jak Gutku, powiedz? Nie wiem, Stade de Rennes. Dokładnie tak się pisze, Rennes, Stade Rennes. W każdym razie, kochani, jego kariera, Pogoń Szczecin, tam rozpoczynał karierę seniorską, tak. Potem Legia Warszawa, potem, kochani, Sion, potem Jagiellonia, Białystok, znowu Jagiellonia, Sivaspor, czyli Turcja i Stade Rennes. Wybaczcie, kochani, ok? Patty, jak byś to czytała, jak to się wymawia? Stade Rennes, Remi. Dobra, po co się wygłupiać, kochani? To nie jest żaden wstyd się przyznać i to nawet do kamery, gdzie jest was tam kilkadziesiąt tysięcy osób, że coś się nie potrafi. My nie jesteśmy wcale żadni tam doskonali. Jesteśmy najzwyklejszymi, prostymi, fajnymi, myślimy ludźmi. W każdym razie, kochani, teraz tam obecnie 46 występów, 4 bramki. Najbardziej bramkostrzelny okres Grosik miał, kochani, w Turcji, tam strzelił 13 bramek. W reprezentacji Polski dorosłej 35 występów, 6 bramek. Grosik, jesteśmy święcie przekonani, że na pewno będziesz w 18 meczowej. Czy w pierwszej 11 zobaczymy. Przypominam, że w konkursie wybieramy 11 na pierwszy mecz z Irlandią. Natomiast, kochani, tak wygląda Grosik i przejdźmy do zwycięzcy, do ulubieńca fanów, kochani, do osoby, która bardzo długo sterowała naszą reprezentacją, kochani, Jakub Błaszczykowski. No tak, on najczęściej, myślę, jako kapitan u nas występował. Tym bardziej, że, kochani, Kuba jest 85 rocznik, czyli jest dojrzałym zawodnikiem, doświadczonym. Jak wiecie, Kuba rozpoczął, kochani, karierę juniorską w Rakowie Częstochowa, potem w Górniku Zabrze, potem w KS Częstochowa i z KS Częstochowa trafia do Wisły Kraków. W Wiśle, kochani, 51 meczy, 3 bramek. Tam go
go skauci wypatrują, trafia do Borussii Dortmund, w której, uwaga, brakło mu 3 meczów, żeby rozegrać 200 meczy. Kochani, Kuba był wielkim ulubieńcem kibiców Borussii, pewnie takim pozostanie. Natomiast no, tam pewne zmiany kadrowe, różne rzeczy się zadziały. Klopp poszedł na wyspy, jak wiecie, Kuba poszedł do... na dół, do Włoszech, tak? Do Fiorki, do Fiorentiny. We Fiorentynie na wypożyczeniu jest obecnie, 11 meczy rozegrał, strzelił 2 bramki. Słuchajcie, Kuba Błaszczykowski to wspaniała postać i super osoba, natomiast no, dosyć mocno trapią go kontuzje. I teraz strasznie często, kochani, trapią go kontuzje, także życzymy Ci, Kuba, aby omijały Cię właśnie wszystkie tego typu historie. Zawsze się zastanawiam, z czego to, czy z przetrenowania, czy po prostu układ genetyczny taki, kochani, że niektórzy szczęśliwie przechodzą całą karierę łamiąc, nie wiem, paznokcia, a inni, kochani, co jakiś czas więcej czasu na rehabilitacji, jak na graniu w piłkę. W każdym razie, Patrycju, kochamy, dziękujemy jeszcze raz z całego serduszka. Robisz przemega robotę. Jeszcze raz w imieniu wszystkich, kochania, widzów naszych Szabełków chcieliśmy Ci mocno podziękować za te wszystkie liczenie, za to, że jesteś z nami. Skromne, fajne, dziękuję. Niesamowita osoba, kochani. Patrycju, jeszcze wielkie podziękowania za mega robotę, którą zrobiłaś o sklepie. Ja już mówiłem, że będziemy o tym rozmawiać na oddzielnym odcinku. Pokazałem króciutko, jak to mniej więcej wygląda. Naprawdę poukładałaś to nieprawdopodobnie, wiesz. A będziemy jeszcze dorzucać tutaj projekty widzów, także nie jesteś zmęczona tym wszystkim? Nie, po prostu mówi, że nie. Niesamowita dziewczyna. Słuchaj, wielkie buziaki dla Ciebie. Standardowo mamy pozdrowienia dla kogoś? To czekaj chwileczkę, idę z telefonem do kamerki, żeby widzowie słyszeli, bo nie wiem, dlaczego tak cicho ostatnio mi chodzi tutaj ten mój smartfonik. Bardzo Cię proszę, możesz pozdrawiać. Pozdrawiam wszystkie Szabełki i widzów. Widzowie, dostajecie pozdrowienia i wszystkie Szabełki, także Gutku od Szabełków. Gutek pozdrawia od Szabełków. Patrysiu, trzymaj się cieplutko, jeszcze raz Ci z całego serduszka bardzo dziękujemy. Jesteś, Pati? Dobranoc. Halo, halo, jesteś teraz? Tak, jestem. Słuchajcie, wiecie co, widzowie? Ja zrobiłem niesamowitą rzecz. Nie wcisnąłem zestawu głośno mówiącego. Patrycju, jak ja Cię kocham, zobacz, jak ja się zakręciłem, że ja nie wcisnąłem zestawu głośno mówiącego. Widzowie, przepraszam Was bardzo, bo słyszelibyście na żywo Patrycję. Jeszcze raz te życzenia na głośno. Super, Patrycju, jeszcze raz Cię przepraszam, nie wiem, jak to się stało, słuchaj, ale zawsze, kiedy kamera jest włączona, wiesz, ja mam cały czas wrażenie, że ci nasi wspaniali widzowie są zaraz za drugą stroną tej kamery. My to naprawdę czujemy, empatię mamy wielką i ogromną. Wiemy, że wielu z Was śledzi ten konkurs i ogląda te odcinki, także Patrycju, jeszcze raz wielkie buziaki. Przepraszam, że nie włączyłem kamerki, przepraszam, zestawu głośno mówiącego. Nie szkodzi. A jeszcze strasznie się dziwię, mówię, co tak cicho, no coraz ciszej, mówię, smartfon mi się chyba kończy. Także jeszcze raz za tą piękną pracę przy sklepie, za te piękne, słuchaj, Twoją pracę przy liczeniu, przy tym konkursie, z całego serduszka Ci dziękujemy. Dobranoc, Patrycju. Dobranoc. Trzymaj się. Kochani, to naprawdę wspaniała osoba z tej Patrycji, naprawdę jesteśmy szczęściarzami, trafiają się nam, kochani, po drodze naprawdę fajni, wspaniali, sympatyczni ludzie. Owszem, czasami ktoś tam, kochani, się pojawi, przypomnie, że no, nie jesteśmy doskonałymi ludźmi, natomiast mimo wszystko Kuba. Gratulujemy serdecznie, kochani, Kuba Błaszczykowski, zwycięzcą naszego wyboru na prawego pomocnika. Także. Powiem szczerze, że no muszę się określić, kochani. Myślę, że jednak jeżeli Kuba będzie w kondycji, to powinien grać Kuba. Natomiast boję się, że właśnie u niego tak to kontuzyjnie wychodzi ostatnio, że chyba obstawiam Grosika, kochani. W związku z tym, że chciałbym trafić w skład. Kuba jest naprawdę wspaniałym wojownikiem, super zawodnikiem o świetnym charakterze. Natomiast, tak jak mówię, strasznie często mocno przeszkadzają im kontuzje. Słuchajcie, nasza podłoga przybywa, tych plakatów coraz więcej. No, Peszko był dzisiaj na odcinku. Szukaliśmy, kochani, Grosickiego, szukaliśmy pozostałych plakatów. Troszkę późno się za to wziąłem, dlatego nie znaleźliśmy. Natomiast nasi główni bohaterzy, czyli i Grosicki, i Błaszczykowski, bo to oni stoczyli o dzisiejszą jedynkę. Także, kochani, Guteczku, chodź dzisiaj, Ty dopiszesz. Daj pauzę sobie, jak możesz.
Kubuś pisze prawego pomocnika, tutaj gdzie jest Piszczek. Tu Guteczku. To tu, ja potem pokażę kamerkę, tutaj idzie znak zapytania. Pisz jak możesz w tym momencie. Błaszczykowski. Tak, 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 tylko Błaszczykowski. Chodzi o to, kochani, że piszemy w tym momencie Błaszczykowski, czyli mamy prawą stronę obsadzoną. Przypominam, że będziemy wybierać stronę lewą, czyli po tamtej stronie, kochani, kto waszym zdaniem powinien zagrać. Natomiast jeszcze na koniec odcinka pokażemy wam tylko monitor, tak jak to się odbywa. Tu jest potwierdzenie głosów: Żyro 1, Mączyński 1, Peszko 2, Kapustka 4, Grosicki 52, Błaszczykowski 81. I tak, kochani, oczywiście robimy edytowany post, czyli to już jest standard na naszym odcinku. Najpierw wysyłamy, kochani, newsa, że witamy serdecznie. 2 marca dokonaliśmy wyboru prawego pomocnika do naszego składu i tak spacja. I tak Kamil Grosicki 52 głosy, natomiast wygrywa z ilością 81 Kuba Błaszczykowski. Tutaj dodajemy jeszcze dwa głosy, mój i Gutka, czyli 54. Tak, Gutku, przy Grosiku jesteś? My jednak też przy Grosiku. Natomiast jesteśmy pewni, że Kuba w składzie będzie, to 1000%. Ja nawet powiem wam szczerze, wydaje mi się, że on wyjdzie w pierwszym składzie, jak będzie w pełni dysponowany, ale na ten moment jakieś mi targają wątpliwości. Od dzisiaj do 2 marca, do 4 marca wybieramy lewego pomocnika. Ten post, kochani, idzie w świat. Natomiast tutaj ten post, jak zwykle pamiętacie, edytujemy. Super, edytujemy. I teraz w trakcie edycji dodajemy z pobranych, szukamy, kochani, zdjęcia, które nam przygotowała na ten moment Patrycja, czyli w tym momencie cała linia, uwaga, patrzcie jak przybywa tych zdjęć, to jest to zdjęcie, czyli w tym momencie to zdjęcie dochodzi, to zdjęcie usuwamy i piszemy, że uwaga, konkurs, dzisiaj wybieramy lewego pomocnika, tak, bo prawego już mamy, czyli piszemy lewego pomocnika od do 4, o 03 do 20. I tak przygotowany post puszczamy w świat. Jeszcze tylko krótki rzut okiem na sklep, kochani, FC Szabełki, shop fcszabełkiselino.pl. Będzie można tu sobie jakąś pamiątkę zrobić od podusi, przez kubek czy cokolwiek. Natomiast, kochani, o tym zrobimy oddzielny odcinek, dobra? To jest krótka zajawka, że tak się stało. Natomiast zobaczcie, kochani, wystarczy dać playlistę, wystarczy wejść na konkurs zabawy, wybieramy reprezentację Polski Euro i tutaj zobaczcie 10-11 części, dzisiaj dojdą kolejne dwie, czyli będzie 12-13, to są te odcinki, które teraz nagrywamy. Także jeszcze raz dziękujemy, cieszymy się, że byliście z nami, jeszcze raz dziękujemy bardzo Patrycji, gratulujemy zwycięzcy dzisiejszego naszego tutaj plebiscytu, czyli no Kubie Błaszczykowi, także powodzenia życzymy, do zobaczenia, nasi widzowie, dobranoc. Hej. Dobranoc.